Szanowni Państwo, otwieram sesję Rady Miejskiej w Połańcu. Chciałbym na początku przeprosić mieszkańców za małe opóźnienie, ale już w tej chwili rozpoczynamy i myślę, że dość sprawnie przeprowadzimy tę sesję. Szanowni Państwo, serdecznie witam Szanowną Radę Miejską. Witam Pana Burmistrza Jacka Nowaka. Witam Panią Skarbnik Gminy Małgorzatę Żugaj. Witam Panią Sekretarz Urzędu Bogumiłę Niespodziewaną. Witam Pana Mecenasa Pawła Krupę. Szanowni Państwo, witam kierowników i pracowników Urzędu. Witam kierowników jednostek samorządowych gminy. Witam przedstawicieli jednostek pomocniczych sołtysu, przewodniczących osiedli. Witam, jest z nami pan komendant naszej OSP, druh Motyl Paweł, witamy serdecznie. Witam wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w dzisiejszej sesji, a proszę państwa, witam szczególnie naszych gości. Jest z nami pan poseł Michał Cieślak, witamy. Witamy serdecznie pana prezesa Jakuba Pyżanowskiego z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Witam również pana prezesa Przemysława Cieleckiego, SIM SMS, witamy. Witam również panią Elizę Zacharską. Witam również pana Leszka Zajęckiego ze Świętokrzyskiej Rady Gospodarki. Jest. Brawa dla wszystkich. Witamy. Panowie przywieźli coś fajnego dla Połańca, także serdecznie witamy jeszcze raz. Szanowni Państwo, tak. Teraz poproszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez głosowanie w systemie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności i kworum stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 15 radnych i dzisiejsze podejmowanie uchwał będzie prawomocne. Szanowni Państwo, przed przyjęciem porządku obrad może poprosimy naszych gości. Tak, bardzo proszę Panie Pośle, muszę Pan zabierze głos. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w posiedzeniu Rady Miasta i Gminy. Jest ze mną, towarzyszy mi dzisiaj pan prezes Jakub Pyżanowski, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz pan prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM SMS, pan Przemysław Cielecki. Dzisiejsza chwila, myślę, że jest wyjątkowa dla miasta i gminy Połaniec, również dla mieszkańców tego miasta i gminy, gdyż Połaniec oficjalnie decyzją Krajowego Zasobu Nieruchomości, poza tym, że został włączony do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, to również została przeznaczona kwota 3 milionów złotych na rozpoczęcie procesu budowy mieszkań w Połańcu. Wolumen mieszkań, który został zatwierdzony dla miasta, to ponad 280 mieszkań, czyli rząd może sfinansować budowę tej liczby mieszkań. Natomiast Połaniec dzisiaj ze względu na możliwości lokacyjne oraz możliwości gruntów, które są włączone do spółki, rozpocznie budowę 229 mieszkań. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, gdyż
jeszcze jako minister, członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za rozwój samorządu, miałem możliwości takie, aby ta spółka właśnie została utworzona tutaj w Świętokrzyskim. To była druga spółka, która została utworzona w Polsce, w czasie, w którym sprawowałem urząd ministra, i właśnie druga została utworzona w Świętokrzyskim. Jędrzejów, Końskie, Staszów, Sędziszów, dzisiaj w tym gronie będzie również Połaniec. To ponad 1000 mieszkań, które zostanie wybudowane dla młodzieży, dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają zdolność czynszową, czyli mogą wynajmować mieszkanie w cenie umiarkowanego czynszu i stawać się właścicielem tego mieszkania z każdym zapłaconym czynszem. Środki są przeznaczone z budżetu państwa. Są to kredyty nisko oprocentowane, preferencyjne, w związku z czym nigdy to mieszkanie nie będzie kosztować tyle, co na wolnym rynku. Mieszkania będą w wysokim standardzie, średnio około 50 kilku metrów, tak zwane oddane pod klucz, czyli w zasadzie z armaturą łazienkową, sanitarną, kuchenną, czyli to wszystko, co jest potrzebne do użytkowania, do życia, tam będzie się znajdowało. Miasto i gmina Połaniec w przeciągu ostatnich kilku lat, a dokładniej w czasie tej kadencji, otrzymało czy pozyskało z rządowych środków ponad 25, myślę, że w okolicach 27 milionów, już z tym czekiem na pewno więcej. Ale to są środki, które są w 100% skierowane z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład właśnie do gminy, do miasta. Kanalizacja, dworek w Ruszczy, mnóstwo innych inwestycji, szkoły podstawowe. Często u państwa bywałem, więc rozmawialiśmy o tych problemach, a pan burmistrz często po prostu wtedy zabiegał o to i te środki udało się pozyskać. W najbliższym czasie oczywiście również infrastruktura sportowa. To wszystko tutaj będzie w Połańcu wykonane i w znacznej części wykonane z rządowego budżetu. Ja nie mówię tutaj o środkach unijnych, marszałkowskich czy innych, czy oczywiście miejskich. Gratuluję państwu jeszcze raz, panie burmistrzu, jeżeli mogę pana prosić już oficjalnie, żeby przekazać na pana ręce, na ręce przewodniczącego, również państwa radnych, ten czek, to będzie mi bardzo miło. I pan prezes Jakub Pyżanowski nam tutaj w tym pomoże. Ewentualnie parę słów, panie prezesie, na temat tego, jaki dzisiaj Krajowy Zasób Nieruchomości, jaka przyszłość, jak funkcjonuje, dlatego że my w województwie świętokrzyskim rozpoczęliśmy tworzenie kolejnego SIM-u. To już jest kilkanaście gmin i miast, które włączyło się w wolumen ponad 1000, również ponad 1500 mieszkań, więc jestem pewien, że w naszym województwie w ramach tego rządowego programu będziemy mogli wybudować kilka tysięcy mieszkań, oczywiście dla młodych ludzi, tak, dla młodzieży, dla rodzin z dziećmi. Panie prezesie. Dziękuję bardzo, panie pośle, panie przewodniczący, panie burmistrzu, mili państwo. No, przede wszystkim chcę państwu pogratulować dobrej decyzji. Państwo podjęli przecież ważną uchwałę o przystąpieniu do społecznej inicjatywy mieszkaniowej SMS i to właśnie wskutek podjętych przez państwa uchwał było możliwe złożenie wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którym zawiaduje Krajowy Zasób Nieruchomości. No i dzisiaj mam przyjemność wspólnie z panem posłem przekazać taki symboliczny czek. Oczywiście to nie o czek chodzi, chodzi o mieszkania i to właśnie te potrzeby, jak widać tutaj w Połańcu, są naprawdę duże i cieszę się, że społeczna inicjatywa mieszkaniowa pomoże choć w części te potrzeby mieszkaniowe zaspokoić. My na terenie całego kraju utworzyliśmy już 30 społecznych inicjatyw mieszkaniowych, także jest potencjał mieszkaniowy, jest rzeczywiście duży. Pierwsze inwestycje ruszają w tym roku. Historia SIM-ów jest tak naprawdę bardzo krótka, bo tak jak SIM SMS powstał w 2021 roku, to wtedy i w roku następnym powstawały kolejne SIM-y. No i one, ten proces przygotowawczy polegający na przygotowaniu gruntu, na pozyskaniu finansowania, na pozyskaniu dokumentacji technicznej, te SIM-y już ten proces powoli kończą i będą mogły uruchomić pierwsze budowy. Tak właśnie będzie także w społecznej inicjatywie mieszkaniowej SMS, gdzie najprawdopodobniej w tym roku ruszą już 3 budowy. Szanowni państwo, to jest dobra okazja,
żeby podziękować panu posłowi Michałowi Cieślakowi, który jest takim dobrym duchem w ogóle budownictwa społecznego. Także jako poseł, oczywiście jako osoba, która zajmowała się legislacją, ważnymi przepisami, które umożliwiły powstanie społecznych inicjatyw mieszkaniowych, ale także jako dobry duch przy tworzeniu SIM-u SMS i także tutaj, żeby państwa gmina, państwa samorząd przystąpił do tego SIM-u właśnie. Także życzę powodzenia. To nasza wspólna odpowiedzialność, nasze wspólne zadanie, żeby tak potrzebne mieszkania jak najszybciej były zbudowane. Także panie prezesie, zerkam tutaj na prezesa SIM-u. Jak tylko formalności stanie się zadość, to proszę szczególną uwagę, wiem, że pan to tak robi, szczególną uwagę tutaj zwracać na potrzeby mieszkańców właśnie gminy Połaniec. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie pośle, panowie prezesi, szanowna Rado Miasta i Gminy Połaniec, wszyscy zebrani na tej sali, jak i przy odbiornikach. Chciałem bardzo podziękować za przekazanie tych środków dla gminy Połaniec. Jest to dziś taki szczególny dzień, bo dzięki tym środkom zaczynamy budowę nowych mieszkań, te mieszkania, które przyczynią się do rozwoju miasta i gminy Połaniec. Chciałem z tego miejsca podziękować całemu rządowi Mateusza Morawieckiego, a na czele tutaj z premierem i o to, że te środki zostały przekazane i powstanie właśnie tych nowych mieszkań tu na terenie miasta i gminy, gdzie gmina przekazała grunt do spółki za pośrednictwem tutaj szanownych państwa radnych. To już akurat powolutku się dzieje i te środki pozwolą również na projektowanie, na realizację następnych tych celów. Jest to perspektywa długoetapowa, bo myślimy również z przyszłością i chcemy, żeby zatrzymać tutaj młode pokolenie, tak aby następni mogli realizować te zadania na terenie miasta i gminy Połaniec. Przyczyni się to również do rozwoju nie tylko miasta i gminy Połaniec, jak i regionu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym na chwilkę tutaj z Państwa gości zaprosić do siebie, a Państwo, żeby tutaj nie przerywali obrad, a prowadzić. Mogę? Ja jeszcze, przepraszam, usiądę, bo... Szanowni Państwo, Szanowna Rado, dziękujemy serdecznie naszym gościom i dziękujemy za ten piękny prezent. Mieszkania na pewno są potrzebne i to, jeżeli dojdzie do realizacji, będzie to na pewno jako rozwój, będzie służyć do rozwoju Połańca. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, przystępujemy do realizacji naszej sesji, naszego porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Przypomnę zaplanowany porządek obrad. Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 kwietnia 2023 roku.
Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugi, przyjęcie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołów 75/2023 i 76/2023. Czwarty punkt, podjęcie uchwał. Projekt A, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Połaniec na 2023 rok. Projekt B, podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Połańcu do opracowania zmian w statucie miasta i gminy Połaniec. Projekt C, podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu. Projekt D, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu. Projekt E, podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu. Projekt F, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 54/365/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Projekt G, podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntu położonych w Połańcu przy ulicy Działkowców w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Projekt H, podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 6953/35 o powierzchni 0,0145 ha położonych w Połańcu. Projekt I, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 5895/12 położonej w Połańcu, stanowiącej własność gminy Połaniec. Punkt 5 porządku obrad. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Punkt 6. Informacje bieżące na temat A. Pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. B. Pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji. Punkt C. Podjęcie pracy Rady, Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje radnych. 8. Dyskusja i wolne wnioski. Punkt 9. Zakończenie obrad. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, czy są propozycje uzupełnienia porządku obrad? Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Szanowna Rado, w imieniu Pana Burmistrza proszę o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowo przygotowanego projektu uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzanych ścieków wynikających z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Połaniec. Nie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest to wniosek. Musimy go przegłosować. Będzie to projekt J. Jeżeli go przegłosujemy oczywiście. Proszę Państwa, głosujemy teraz w systemie nad wnioskiem Pana Burmistrza o dodatkowy projekt uchwały dotyczący dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzonych ścieków. Bardzo proszę o zagłosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 15 radnych. Wniosek został przyjęty. Będzie to projekt o numerze J w naszym porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, to przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad z tym dodatkowym projektem uchwały. Bardzo proszę o zagłosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Za głosowało 15 radnych. Będzie nas obowiązał porządek, ten, który Państwo mają przed sobą, co odczytałem, plus dodatkowy
projekt uchwały o numerze J. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. A punkt trzeci to jest przyjęcie protokołów numer 75/2023 i numer 76/2023. Bardzo proszę, teraz będziemy głosować nad protokołem numer 75. Protokoły były dostępne w Biurze Rady, jak również były wysłane na sesji, także każdy z Państwa mógł się zapoznać. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Nie widzę, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania w systemie nad przyjęciem protokołu numer 75/2023. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty. Teraz, proszę Państwa, analogicznie przystępujemy do przyjęcia protokołu numer 76/2023. Też również był dostępny w Biurze Rady, jak również był wysłany do Państwa na sesję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu numer 76/2023. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Za głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, podjęcie uchwał. Pierwszą będzie o numerze roboczym A. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Połaniec na 2023 rok. Bardzo proszę o wprowadzenie do tematu. Załącznik dochodowy, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę 1 2 115 zł. Rozdział 754-12, ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o 40 tysięcy. Rozdział 756-15, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie o 381 250 zł. Rozdział 756-16, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie o 110 tysięcy. Rozdział 758-14, różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o 37 221 zł. Rozdział 852-95, pozostała działalność w ramach działu pomoc społeczna, zwiększenie o 513 47 groszy. Rozdział 853-95, pozostała działalność w ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia kwotą 38 636 zł. Rozdział 854-15, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie o 6 500 zł. Rozdział 855-03, karta dużej rodziny, zwiększenie o 385 zł. Rozdział 995, pozostała działalność w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 3051 zł. Załącznik wydatkowy, rozdział 616, drogi publiczne gminne, zwiększenie o 135 723 zł. Rozdział 617, drogi wewnętrzne, zwiększenie o 36 tysięcy. Rozdział 795, pozostała działalność w ramach działu gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o 70 tysięcy. Rozdział 754-05, komendy powiatowe policji, zwiększenie o 10 tysięcy. Rozdział 754-12, ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o 212 492 zł. Rozdział 801-01, szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę 786 250 zł. Rozdział 801-03, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie o 399 zł. Rozdział 801-04, przedszkola, zwiększenie o kwotę 3822 zł. Rozdział 801-13, dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie o 500 zł. Rozdział 801-48, stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie o 6250 zł. Rozdział 852-13, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o 1000 zł. Rozdział 852-16, zasiłki stałe, zwiększenie o 1500 zł.
Rozdział 852.19 Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększenie o 10 645 zł. Rozdział 852.30 Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie o 10 645 zł. Rozdział 852.95 Pozostała działalność w ramach działu Pomoc Społeczna, zwiększenie o 513.47 zł. Rozdział 853.11 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie o kwotę 6 650 zł. Rozdział 853.95 Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 38 636 zł. Rozdział 854.15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie o 6 500 zł. Rozdział 855.03 Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o 385 zł. Rozdział 995 Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zwiększenie o 103 051 zł. I rozdział 926.05 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie o kwotę 200 000. Proszę jeszcze o przyjęcie autopoprawek i tak załącznik dochodowy, rozdział 756.16 Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększamy dochody o 148 800 zł. W załączniku wydatkowym rozdział 010.43 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększamy o kwotę 30 000. Rozdział 851.21 Dotacje z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwiększamy o kwotę 23 000 zł. Rozdział 616 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększamy o kwotę 8 000 zł. Rozdział 616 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększamy o kwotę 42 800 zł. Rozdział 995 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększamy o kwotę 45 000 zł. Ogółem wydatki zwiększają się o kwotę 148 800 zł. I jeszcze w załączniku inwestycyjnym mamy nazwę zadania przebudowa boisk Połaniec i Ruszcza. Zgodnie z treścią składanego wniosku powinno być przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowości Połaniec i Ruszcza. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Teraz posłuchamy opinii komisji. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Komisje zaopiniowały powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Z auto poprawkami. Autopoprawkami, tak? Oczywiście. Szanowni państwo, szanowni radni, bardzo proszę o dyskusję. Jeżeli jest tak, są pytania w tym temacie, proszę bardzo. Nie ma, także bardzo proszę państwa radnych o zagłosowanie w systemie nad projektem A roboczym, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Połaniec na 2023 rok z autopoprawkami. Proszę bardzo, głosujemy. Dziękuję bardzo za 15 głosów. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do projektu B. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Połańcu do opracowania zmian w statucie miasta i gminy Połaniec. Bardzo proszę o wprowadzenie. Szanowna Rado, w związku z tym, że dotychczas obowiązujący statut został uchwalony 12 lutego 2003 roku i był już kilkakrotnie zmieniany, należało przystąpić do zmiany w związku ze zmianą przepisów, dostosować do obowiązujących zapisów prawnych. Najpierw należy przystąpić do analizy obecnie funkcjonującego statutu, ponieważ jest to dokument najważniejszy, posiada on bardzo ważne znaczenie, dlatego też została wypracowana taka teza, by powołać taką komisję z członków Rady. Będzie to komisja doraźna Rady Miejskiej. Na komisji wspólnej, na posiedzeniu komisji zostali zgłoszeni kandydaci
do tej doraźnej komisji statutowej i są to pan Andrzej Baran, pani Wanda Kaczmarczyk, pan Zbigniew Rodenko, pan Krzysztof Zając, pani Małgorzata Dalmata-Konwicka i pan Andrzej Wawrzyniec. Paragraf czwarty uchwały mówi, że pan burmistrz ma obowiązek zapewnić niezbędną pomoc organizacyjną i merytoryczną ze strony urzędu. Zostało już ustalone, że od strony prawnej przy opracowaniu statutu będzie pomagać nam pani prawnik Monika Sas-Wołczyńska i zajmiemy się ze strony urzędu pani Agnieszka Janowska z Biura Rady Miejskiej i ja. W związku z powyższym proszę o podjęcie niniejszej uchwały i powołanie komisji w przedstawionym składzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji wspólnych. Proszę bardzo. Komisje zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję. Czy jakieś pytania są w trakcie coś? Nie ma, proszę państwa. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały o numerze roboczym B. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Płańcu do opracowania zmian w statucie miasta i gminy Płańc. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo za 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do projektu C. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu. Bardzo proszę o wprowadzenie. Pani sekretarz. Szanowna Rado, w listopadzie 2022 roku została powołana Młodzieżowa Rada Miejska w Połańcu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, jak również na podstawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu, Rada Miejska dokonuje również wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady. Spośród kandydatów przez nią wskazanych 4 kwietnia 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i członkowie Rady rekomendowali pana Przemysława Bednarskiego, nauczyciela z zespołu szkół w Połańcu, jako jedynego kandydata na opiekuna tejże Rady. Opiekunem zgodnie z przepisami może zostać osoba posiadająca doświadczenie w działalności samorządowej i w pracy z młodzieżą. Jest to nauczyciel współpracujący na co dzień z członkami Rady. Także jak najbardziej jest to zasadna kandydatura. O tejże rekomendacji stanowi uchwała Młodzieżowej Rady nr 1/4/2023. W świetle powyższego proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie są jakieś pytania? Proszę bardzo. Pytań? Ja myślę, że opiekun się odezwie, jak przegłosujemy, jak już będzie opiekunem. Szanowni państwo, bardzo proszę o zagłosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała została przyjęta. Panie Przemku, gratulujemy. Życzymy owocnej współpracy, pracy. Wiem, że pan jest bardzo lubiany przez młodzież i oni wskazali pana. Także myślę, że to wszystko, ta współpraca będzie się bardzo dobrze układać, a może pan teraz zabrać głos, jakby pan chciał coś powiedzieć. Podamy mikrofon chwileczkę. Bez nie będzie słychać. Okay. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję państwu za zaufanie. No tutaj ze swojej strony mogę tylko zadeklarować, że postaram się dla
dla tej młodzieży być tutaj wsparciem i pomocą, jeśli tylko to będzie możliwe, jeśli tylko będę widział z ich strony jakieś zaangażowanie. To zaangażowanie też się będę starał oczywiście w jakiś tam sposób pobudzić. W tym miejscu mogę tak poinformować, myślę, że z dumą, bo udało nam się napisać projekt do Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, gdzie odbywaliśmy też szkolenie dla młodzieżowych rad, o dotację na organizację konferencji. Konferencję nazwaliśmy tak roboczo Połaniec z energią, nawiązując tutaj właśnie do elektrowni, nawiązując tutaj w zasadzie też do takiej jakby siły społeczności lokalnej. Ten wniosek nam przeszedł, otrzymaliśmy dotację i jeśli wszystko dobrze się uda, to jeśli wszystko dobrze pójdzie, to odwiedzi nas tutaj taki dziennikarz Jakub Wiech, zajmujący się na co dzień sprawami energetyki. No, o więcej szczegółów przedstawimy wkrótce. Jeśli mają Państwo teraz jakieś pytania do mnie, no to ja chętnie tutaj odpowiem, ale myślę, że wszystko jest raczej jasne, więc czy nie będę przedłużał. Panie Przemku, pytań nie ma, ale na pewno się wszystko uda. Będziemy kibicować, nie tylko kibicować, będziemy pomagać i proszę przekazać pozdrowienia w Radzie Młodzieżowej i pogratulować im dobrego wskazania. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny, proszę bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim to zaufała Panu młodzież, a my przychylamy się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Szanowna Rado, przystępujemy do punktu D projektu uchwały, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu. Bardzo proszę o wstęp. Panie kierownik, proszę bardzo. Zgodnie z artykułem 48 ustęp 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej do kompetencji Rady Miejskiej w Połańcu należy zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu. Obecnie obowiązujący regulamin zatwierdzony został uchwałą nr 27/175/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku. Nowy regulamin został zaktualizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu uchwałą nr 1/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku uchwaliła przedmiotowy dokument. Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały wraz z autopoprawką dotyczącą dopisania w paragrafie 5 punktu 4 w brzmieniu: uchwały Rady dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo proszę o opinię komisji, wspólnej komisji, pan przewodniczący. Opinie komisje zaopiniowały pozytywnie z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Proszę Państwa, nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania w systemie. Bardzo proszę o zagłosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Publicznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu z autopoprawką. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Za 15 radnych. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowna Rado, przechodzimy do punktu E projektu uchwały.
podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu. Bardzo proszę o opinię, o słowo wstępu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w związku z pismem wojewody, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 7 kwietnia 2023 roku, w którym stwierdzono nieważność uchwały nr 75 przez 486 przez 2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu, z uwagi na brak zapisów w nadzorowanej uchwale o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w związku z koniecznością dostosowania zapisów statutu do aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy, proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Zapytam o opinię komisji. Proszę bardzo. Komisje zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do pani kierownik? Proszę bardzo. Nie ma pytań, wszystko wiemy. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania nad projektem uchwały o numerze roboczym E. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu. Bardzo proszę o zagłosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 15 radnych. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu F. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 54 łamane przez 365 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Proszę o wprowadzenie do tematu. Pani kierownik, proszę bardzo. Zgodnie z treścią artykułu 4.1 ustęp 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa Rada Gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższe unormowania dają podstawę prawną Radzie Miejskiej do ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków komisji w związku z koniecznością ich pracy na rzecz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku ze zmianami w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Połańcu, jakie miały miejsce w pierwszym kwartale, a wiązało się to z odejściem pracowników, członków gminnej komisji na emerytury, skład ten został uzupełniony i tym samym wynagrodzenia zostały dostosowane do obecnych poziomów wynagrodzeń. Dodatkowo w paragrafie pierwszym uchwały wprowadza się nazwę gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, żeby ta nazwa nie była taka długa jak w tytule uchwały. Wobec powyższego bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Zapytam opinię komisji. Proszę bardzo. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są pytania w temacie tego projektu? Bardzo proszę. Nie ma pytań. Bardzo proszę Państwa o zagłosowanie w systemie nad projektem uchwały o numerze roboczym F. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. 15 radnych za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu o numerze roboczym G. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych po łańcuchu przy ulicy Działkowców w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Bardzo proszę o wprowadzenie do tematu. Do mikrofonu bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze raz może. Od początku prosimy. Przedmiot niniejszej uchwały był przedstawiony na zebraniu wspólnym na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetu i Spraw Gospodarczych, wobec czego został przygotowany przez Referat Mienia Komunalnego projekt niniejszej uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Połańcu przy ulicy Działkowców w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, gdzie paragraf tej uchwały to wyrazić zgodę na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Połaniec położonych w Połańcu oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Połaniec jako działki numer 6953/30 o powierzchni 0,0345 hektara na rzecz właścicieli działki przyległej oznaczonej numerem 6981, 6953/38 o powierzchni 0,0127 hektara i 6953/31 o powierzchni 0,036 hektara na rzecz właścicieli działki przyległej oznaczonej numerem 6982, 6953/32 o powierzchni 0,037 hektara i 6953/39 o powierzchni 0,0097 hektara na rzecz właścicieli działki przyległej oznaczonej numerem 6983, 6953/33 o powierzchni 0,037 hektara i 6953/40 o powierzchni 0,075 hektara na rzecz właścicieli działki przyległej oznaczonej numerem 6984, 6953/34 o powierzchni 0,039 hektara i 6953/41 o powierzchni 0,061 hektara na rzecz właściciela działki przyległej oznaczonej numerem 6985 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania ich własnych nieruchomości. Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości położonych w Połańcu przy ulicy Działkowców zabudowanych budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej. Nieruchomości te posiadają małe powierzchnie nie przekraczające 0,0500 hektara. Gmina Połaniec jest właścicielem działek, które wymieniałam na wstępie, których uregulowane są w księdze wieczystej 28123/6 w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Działki są odpowiednio przyległe do zabudowanych nieruchomości wnioskodawców. Z uwagi na fakt, iż nowo wydzielone działki, które przedstawiłam, mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób, które zamierzają nabyć wyżej nieruchomości, a nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, w związku z tym przygotowano taki projekt uchwały. Proszę o jej podjęcie. Dziękuję bardzo. Opinia komisji wspólnych, proszę bardzo. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie są jakieś pytania? Pani kierownik, proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Wawrzyńcowi, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie kierownik. Myślę, że bardzo dobra decyzja to jest, bo takich i terenów zielonych, skrawków na terenie miasta i gminy Połaniec mamy bardzo dużo. Jeżeli są chętni, to trzeba ludziom pomagać, żeby zagospodarowali to, ponieważ odchodzą nam koszty w utrzymaniu tych terenów zielonych, ponieważ to są koszty też stałe, koszenie, utrzymanie, pielęgnacja i tak dalej. I to jest właściwa droga. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa może? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, w systemie bardzo proszę nad projektem G. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. 15 radnych za. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego projektu o numerze H.
podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 6953 łamane przez 35 o powierzchni 0,0145 ha położonej w Połańcu. Bardzo proszę o wprowadzenie do tematu. Przedmiot również tej uchwały był przedstawiony na zebraniu wspólnym na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetu i Spraw Gospodarczych w dniu 25 września 2019 roku, wobec czego został przygotowany projekt niniejszej uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 6953 przez 35 o powierzchni 00145 hektara położonej w Połańcu, gdzie paragraf pierwszy tej uchwały to wyrazić zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu przy ulicy Działkowców stanowiącej własność gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Połaniec jako działka numer 6953 przez 35 o powierzchni 0,0145 hektara w drodze przetargu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Połaniec i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gmina jest właścicielem tej nieruchomości, dla której w sądzie jest prowadzona księga wieczysta K1A łamane przez 3/0/28/123/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściciel działki sąsiedniej o numerze 6986 dzierżawca części działki 6953/27 wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie procedury formalnej zgodnie z obowiązującym prawem umożliwiającej mu zakup dzierżawionej działki. Obecnie dzierżawiona działka ma numer 6953/35 o powierzchni 00145 hektara. I w związku z tym, że działka nie może zostać zagospodarowana jako samodzielna działka, może być przeznaczona poprawę za warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i graniczy z pięcioma działkami stanowiącymi własność osób fizycznych, Rada Miejska w Połańcu postanowiła wyrazić zgodę na dokonanie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu. Już tak? To dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jakieś pytania w temacie. Nie ma pytań. Proszę Państwa, bardzo proszę o zagłosowanie w systemie nad projektem uchwały o numerze roboczym H. Dziękuję bardzo. 15 radnych zagłosowało za. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, w międzyczasie przybył na sesję pan zastępca burmistrza, pan Jarosław Kądziela. Witamy. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego projektu o numerze roboczym I. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce numer 5895 łamane przez 12 położonej w Połańcu ustanawiającej własność gminy Połańcu. Bardzo proszę o wprowadzenie. Przedmiot niniejszej uchwały był na posiedzeniu przedstawiony Państwu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetu i Spraw Gospodarczych w dniu 28 marca 2003 roku. W związku z tym został opracowany niniejszy projekt uchwały przez referat mienia komunalnego, gdzie paragraf pierwszy to wyrazić zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5895 łamane przez 12 o powierzchni 00215 hektara stanowiącej własność gminy Połaniec na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 5895/16, 5895/15, 5896/6, 5896/7. Służebność, o której mowa wyżej, wyznacza się pasmem szerokości 4 metrów biegnącą od granicy z działką 5408/12 stanowiącej drogę do granicy z działką numer 5895/14 w jej środkowej części zgodnie z załączoną mapą stanowiącą integralną część niniejszej uchwały. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Połaniec i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Działka numer 5895/12 jest uregulowana w księdze wieczystej K1A łamane 30017094/3 w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Działka gminna o numerze 5895/12 graniczy od północnego zachodu z działką 5408/12 stanowiącą drogę ulicę Krakowską, a od południowo-wschodniej części z działką 5895/14 stanowiącą własność wnioskodawcy. Na działce 5895/12 ustanowiono
umożliwiała jest nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasmem szerokości 4 metrów w jej środkowej części na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 5895/14 uwidoczniona w dziale 3 Księgi Wieczystej K1/30/17094/3. Właściciel nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 5896/4 i 5895/10 dokonał podziału geodezyjnego. Podział niniejszy został zatwierdzony pod warunkiem, że w przypadku zbywania nowo wydzielonych działek zostanie zapewniony dojazd do drogi publicznej. W związku z powyższym właściciel nieruchomości wstąpił z wnioskiem o zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu służebności drogowej szerokości 4 metrów przez działkę gminną o numerze 5895/12 położoną w Połańcu na rzecz każdoczesnego właściciela działek 5895/16, 5895/15, 5896/6, 5896/7 na czas nieoznaczony. Motywując tym, iż służebność gruntowa na działce gminnej 5895/12 jest uwidoczniona w Księdze Wieczystej i byłaby kontynuacją służebności dla nowych wydzielonych działek. W związku z powyższym proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana przewodniczącego o opinię komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania odnośnie tego projektu o numerze I? Nie ma pytań. Proszę państwa, bardzo proszę o szanowną radę o zagłosowanie w systemie nad projektem uchwały o numerze roboczym I. Proszę państwa, zagłosowało 15 radnych. Projekt został przyjęty. Uchwała została przyjęta, przepraszam. Proszę państwa, przechodzimy do już ostatniego projektu o numerze roboczym J. W sprawie dopłaty do ceny 1 metra sześciennego dostarczonej wody oraz 1 metra sześciennego do odprowadzonych ścieków wynikających z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Połańc. Bardzo proszę o wprowadzenie. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały 3 taryfy grupowe odbiorców wody i 3 taryfy grupowe odbiorców ścieków. I tak pierwsza dotyczy wody. Grupa pierwsza gospodarstwa domowe, grupa druga gospodarstwa domowe, odbiorcy usług korzystający z dodatkowych wodomierzy służących do odliczania wody bezpowrotnie zużytej i grupa trzecia pozostali odbiorcy i 3 grupy dla odprowadzających ścieki. To jest pierwsza grupa gospodarstwa domowe z wyłączeniem odbiorców w grupie trzeciej, grupa druga odbiorcy instytucjonalni z wyłączeniem odbiorców w grupie trzeciej i grupa trzecia odbiorcy odprowadzający ścieki kanalizacją ciśnieniową. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje uprawnienia Radzie Gminy do podjęcia uchwały w sprawie dopłat do cen wody i ścieków. I tutaj ze względów społecznych Rada Miejska w Połańcu uznaje za zasadne zastosowanie dla odbiorców, dostawców komunalnych dopłaty z budżetu gminy do cen dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do pierwszej grupy taryfowej odbiorców, to jest gospodarstw domowych oraz trzeciej grupy taryfowej, to jest odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją ciśnieniową. Zróżnicowanie wynika z tego, iż odbiorcy odprowadzający ścieki kanalizacją ciśnieniową ponoszą dodatkowe koszty za zużycie energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania przydomowej pomp. I tak, do pierwszej grupy taryfowej do ceny wody. Pierwsza grupa taryfowa odbiorców wysokości 1,69 zł brutto do każdego metra sześciennego dostarczanej wody dla gospodarstw domowych z zastrzeżeniem paragrafu trzeciego.
i ustala się grupy dopłaty do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Połaniec dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców w wysokości 62 zł brutto dla każdego 1 metra sześciennego odprowadzanych do kanalizacji, ścieków odprowadzanych do kanalizacji dla gospodarstw domowych z wyłączeniem odbiorców trzeciej grupie taryfowej i dla trzeciej grupy taryfowej odbiorców w wysokości 2,12 zł brutto dla każdego 1 metra sześciennego dla odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją ciśnieniową. Dopłaty będą obowiązywać od 1 maja 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Proszę o podjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Dziękuję. Proszę Państwa, czy w tym temacie są pytania? Proszę bardzo. Udzielam głosu panu Krzysztofowi, radnemu Krzysztofowi Zającowi. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak króciutko tutaj podziękowania dla pana Zbyszka jako przewodniczącego klubu Zgoda, który się o to upominał również w naszym imieniu. Podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy się przyczynili do tego, żeby na tą sesję to przygotować. Panu burmistrzów, pani prezes PGK-u i na ręce pracowników. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę Państwa, nie widzę. Wobec powyższego będziemy głosować. Bardzo proszę o zagłosowanie nad projektem uchwały o numerze roboczym IJ. Proszę o zagłosowanie w systemie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, ten blok uchwał, projektu mamy za sobą. Za chwilę ogłoszę przerwę, ale bym jeszcze tylko zwrócił się do pana komendanta naszej straży. Czy chciałby zabrać głos, bo wiem, że na pewno w tym temacie pan przyszedł. Czy po przerwie, czy teraz? Teraz, tak? Bardzo proszę. Proszę o mikrofon. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja tak pokrótce chciałem, reprezentując jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Połaniec, podziękować władzom samorządowym gminy Połaniec za przekazanie środków finansowych na jednostki. Środki wykorzystamy pewnie na wydatki bieżące, remonty, wyposażenie i umundurowanie osobiste, wyposażenie strażnic. Są to środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę, 20 minut przerwy.
rad. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Bardzo proszę panią kierownik. Szanowni Państwo, szanowna Rado, zgodnie z artykułem 16a ustawy o pomocy społecznej, gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w rzeczywistości winna obejmować infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Połaniec za 2022 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej z danych GUS, Pomost, MENSIO od działających w gminie podmiotów towarzyszących, tworzących zasób instytucjonalny pomocy społecznej, a także innych merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Dane z oceny umożliwiają analizowanie przepraszam, i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani kierownik? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacje bieżące na temat a. pracy przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, b. pracy burmistrza miasta i gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, punkt c. pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, zacznę od siebie. W okresie międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnienia funkcji, reprezentowałem Radę Miejską w spotkaniach oraz uroczystościach, a było to zwołałem i poprowadziłem pierwszą sesję Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec. Prowadziłem do momentu oczywiście wyboru przewodniczącego Rady Seniorów. Również zwołałem i poprowadziłem młodzieżową sesję Rady Miejskiej w Połańcu do czasu wyboru przewodniczącego. Proszę Państwa, uczestniczyłem i reprezentowałem Radę w śniadaniu wielkanocnym środowiskowym Domu Samopomocy, jak również w warsztatach terapii zajęciowej. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym obchodów Dni Połańca. Były to sprawy organizacyjne. Dziękuję bardzo. Jestem w kontakcie z burmistrzem. Proszę Państwa, dziękuję. Teraz proszę Państwa, bardzo proszę, z uwagi na to, że pana burmistrza jeszcze nie ma, poproszę pana zastępcę o informację o pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informację o realizacji inwestycji. Proszę bardzo. Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Trwają prace na zadaniu pod nazwą budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu. Termin wykonania to jest 30 czerwiec. Wykonawcą robót jest firma przedsiębiorstwo Drokam za kwotę 5 351 000 zł. Trwają prace na zadaniu budowa dróg gminnych na osiedlu krakowskim w Połańcu w terminie do 20 czerwca tego roku. Wykonawcą jest również przedsiębiorstwo Drokam za kwotę 4 389 000 zł. Realizowana jest umowa na usługi komunalne przez naszą spółkę. Termin realizacji to jest koniec roku za kwotę do 950 000 zł. Również realizowana jest umowa przez naszą spółkę na remont i konserwację oraz czyszczenie kanałów ściekowych.
w terminie do końca roku za kwotę do 130 tysięcy złotych. Trwają prace projektowe na zadaniu pod nazwą opracowanie dokumentacji na różane patio z budżetu obywatelskiego. Termin wykonania 9 czerwiec. Wykonawcą jest usługi budowlano-usługowe Leszek Zaręba ze Staszowa za kwotę 6150 zł. Trwa realizacja zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Powaniec. To są dwa zadania. Pierwsze to jest budowa drogi gminnej ulicy Strumykowej. Zadanie drugie, budowa drogi gminnej ulica Sportowa z terminem do końca lipca. Wykonawcą jest firma Wosan z Kielc za kwotę 105 tysięcy złotych. Trwa realizacja zadania, to jest całoroczne utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy przez naszą spółkę. Termin realizacji to jest do końca roku za kwotę do 850 tysięcy złotych. Trwa realizacja zadania pod nazwą sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby gminy Powaniec do końca roku przez firmę MagTrans za kwotę do 200 tysięcy złotych. Zakończono realizację zadania pod nazwą budowa przydomowych pompowni ścieków, które realizowało nasze przedsiębiorstwo za kwotę 197 tysięcy złotych. Trwa realizacja zadania pod nazwą odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Powaniec. Termin to jest 31 grudzień 2023. Wykonawcą jest firma Remondis z Warszawy, oddział Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość nieprzekraczalna 1 200 000 zł. Ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pod działalność kulturalną. 9 maja odbędzie się otwarcie ofert. Trwa opracowanie dokumentu pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Połaniec na lata 2024-2034. Termin realizacji to jest 30 listopada tego roku. Wykonawcą jest inicjatywa lokalna spółka z o.o. Paweł Wolszczyn za kwotę 24 477 zł. Trwają prace na opracowaniu projektów budowlanych na budowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec. Termin realizacji to jest 7 czerwiec tego roku. Wykonawcą jest Monto Projekt Designers Krzysztof Lis ze Staszowa za kwotę 44 900 zł. Trwają prace na zadaniu pod nazwą termomodernizacja w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej. Termin wykonania 22 sierpień 2023 roku. Wykonawcą jest firma Inare spółka z Krakowa za kwotę 6 747 000 zł. Trwa realizacja zadania pod nazwą budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu etap pierwszy. Z terminem wykonania 22 października 2024 rok. Wykonawcą jest firma PESAM z Dębicy za kwotę 5 737 000 zł. Dostarczono i zamontowane toaletę publiczną przy kościele Świętego Marcina na parkingu. Termin wykonania był do 28 kwietnia. Dostawcą jest firma Hamster Polska z Rybnika za kwotę 106 000 zł. Trwa realizacja zadania pod nazwą usługi transportowe na potrzeby gminy Połaniec z terminem do końca roku firmą to jest Markpol Transport Krajowy Marek Rzeźnik z Mielca za kwotę do 80 tysięcy złotych. Odebrano opracowanie pod nazwą Program Funkcjonalno-Użytkowy Budowy Przychodni Zdrowia w Połańcu. W chwili obecnej przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj, etap pierwszy. Termin realizacji PF-u to był 11 kwiecień. Wykonawcą było biuro projektowe z wykonawstwem Zygmunt Rzymalski za kwotę 49 500 zł. Gmina Połaniec jest w trakcie uzgadniania projektów doświetlenia przejść pieszych i przebudów przejść pieszych na terenie miasta Połaniec w ciągu drogi krajowej 79.
według naszych rozmów z dyrekcją, generalnej dyrekcji, jest szansa, że na koniec roku te przejścia będą zrealizowane. Wykonawcą projektu jest firma Elektroenergetyka z Buzka Zdroju. Podpisano umowę na wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w Zrębinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji to jest 31 sierpień. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane Polbud Tomasz Darowski Skłody za kwotę 540 tysięcy złotych. Ponownie został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą Renowacja zabytkowego dworku w miejscowości Ruszcza. Otwarcie ofert nastąpi 8 maja 2023 roku. Realizacja potrwa 18 miesięcy od podpisania umowy. W pierwszym przetargu cena najniższej oferty przekraczała wartość, którą zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania. Ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu. Jest to tak zwany bypass. Otwarcie ofert nastąpi jutro, 26 kwietnia. Realizacja zadania przewidywana jest 20 miesięcy od podpisania umowy. Trwa nadzór inwestorski nad zadaniem termomodernizacja budynku zespołu w Ruszczy. To są obsługi panów inspektorów w różnych branżach. Termin wykonania, tak jak i realizacja umowy podstawowej, do 28 sierpnia 2023 roku. Trwają prace projektowe na zadaniu pod nazwą dostosowanie dokumentacji projektowej budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o słabej konstrukcji, o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Zrębinie. Termin realizacji to jest 4 lipiec 2023 roku. Wykonawcą jest firma usługi budowlano-projektowe Leszek Zaręba za kwotę 56 949 zł. Został złożony na to zadanie wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego pod nazwą Rozbudowa strażnicy OSP z Dzieci Stare. Termin realizacji projektu to jest 21 października 2023 roku. Wykonawcą tego projektu jest firma usługi budowlane projektowe Leszek Zaręba za kwotę 24 600 zł. Podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu przebudowa dróg gminnych w Zrębinie. Umowa podpisana 20 kwietnia do zakończenia zadania. Wykonawcą jest pani Agnieszka Stępień z Kielc. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego. Są to drogi, które będą służyły przy budowie mieszkańcom i przy budowie tych mieszkań SMS. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja. I przewidywany termin realizacji to jest 15 miesięcy od podpisania umowy. I również jednostka OSP w Połańcu podpisała umowę na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Połańcu. Umowa podpisana 14 kwietnia, termin realizacji 30 września. Przedsiębiorstwem Bokar jest firma, która zrealizuje znam to zadanie, to jest Korwinów, za kwotę 1 149 927 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana zastępcy? Nie ma pytań. Poproszę, pan burmistrz wrócił, także prosimy o informację. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo. Spotkania międzysesyjne od 29 marca 2023 roku do 28 kwietnia do 25 kwietnia 2023 roku. Odbyły się spotkania 29 marca 2023 rok, spotkanie z panią prezes elektrowni
Ena Połaniec, to jest panią Agnieszką Wojdan. Później było spotkanie na uroczystościach przekazania samochodu dla powiatowej policji w Staszowie, jak również spotkanie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego z Markiem Jońcą. 31 marca 2023 rok. W tym dniu została zawarta umowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zremi na terenie gminy Połaniec. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane Polbud Tomasz Darowski. Również w tym dniu w urzędzie przywitaliśmy przedszkolaków z grupy Motylki wraz z wychowawcami. Dzieci przybyły do nas z życzeniami świątecznymi, jak również bardzo za to im dziękujemy. 2 kwiecień 2023 rok był to udział w drugim jarmarku wielkanocnym w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 3 kwietnia odbyło się spotkanie wielkanocne z pracownikami przedsiębiorstwa Propol. Również tego dnia odbyło się spotkanie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, podczas którego zostały przekazane środki finansowe na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połaniec. Następnie udział w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu sesji Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec 4 kwiecień 2023 rok. Spotkanie z przewodniczącymi osiedli Połańca. W tym dniu również odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 23-25 i również udział w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnych w Połańcu. 5 kwiecień spotkanie wielkanocne z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu, jak również udział w uroczystym śniadaniu wielkanocnym z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z klubem seniora działającym przy SDS. 6 kwietnia spotkanie z panem starostą staszowskim Józefem Żółciakiem. Następnie udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach. Spotkanie dotyczyło programu Czyste Powietrze. Również uczestniczyłem w spotkaniu z panem Andrzejem Patrzałkiem, zastępca komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 12 kwietnia udział w konwencie powiatu mieleckiego. 14 kwietnia udział w uroczystym otwarciu pierwszego profesjonalnego wyciągu treningowego w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. 17 kwietnia 2023 rok, spotkanie z dyrektorem panem Robertem Mazurem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 18 kwietnia spotkanie z uczestnikami powiatowych rozgrywek eliminacyjnych z podwórka na stadion Opuchar Tymbarku na stadionie Czarni Połaniec. 19 kwietnia udział w Radzie Społecznej Spółdzielni Przychodni, Społecznej Przychodni Zdrowia w Połańcu. Szanowni Państwo, odbyła się Rada Przychodni. Do udziału w następnej Radzie zgłosiłem swój wniosek, tak aby na Radę Społeczną Przychodni brała udział Komisja Zdrowia. Również w tym dniu było uroczyste rozpoczęcie inwestycji budowy odcinka wodociągu magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka, gmina Osiek. Szanowni Państwo, odkąd podjąłem urząd burmistrza miasta i gminy Połanie, zdążyłem do realizacji tej inwestycji, tak aby bezpieczeństwo dostaw czystej, zdrowej i smacznej wody dla mieszkańców miasta i gminy Połaniec było bezpieczne. Tutaj też trzeba wspomnieć o determinacji
spółki Propol, jak i zarządu, prezesów, bo były różne zagrożenia realizacji tego odcinka, ale to w późniejszym czasie Państwu tutaj przytoczę. Szanowni Państwo, 20 kwietnia 2023 rok, spotkanie z biskupem diecezji sandomierskim, biskupem pomocniczym Edwardem Frankowskim. W tym dniu również odbył się przegląd zespołów przedszkolnych pod tytułem Ekologia w wierszu i piosence. Był to już 23 taki przegląd, gdzie nasza młodzież przedszkolna brała udział i występy związane właśnie z ekologią. Poprzez te działania nas dorosłych zachęcają do takiego ekologicznego stylu życia. 21 kwietnia w tym dniu nastąpiło podpisanie umowy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połaniec, jak również została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę świetlicy strażnicy OSP w Dzieciach Starych. I dzień wczorajszy, 24 kwietnia, spotkanie z zastępcą dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, panią Jadwigą Głowienka. Szanowni Państwo, w okresie tym różne spotkania też odbyłem, gdzie przychodzą do mnie dyrektorzy, kierownicy poszczególnych jednostek. Miałem również okazję przyjąć kilkanaście osób, klientów urzędu, gdzie wspólnie z pracownikami staramy się na bieżąco pomagać i rozwiązywać wszystkie problemy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem na koniec wspomnieć Państwu o aplikacji mobilnej, która już jest uruchomiona. Głównym celem tej aplikacji jest informowanie mieszkańców o naszych problemach, braku prądu, wody i tak dalej, sytuacjach kryzysowych. Natomiast aplikacja daje możliwość zgłosić usterkę lub brak mediów, albo zgłosić awarię oświetlenia ulicznego, czy jakieś dzikie wysypiska śmieci. Jak również znajdziecie Państwo dostęp do kalendarza wydarzeń na terenie naszej gminy. A jeśli chodzi o wydarzenia na naszej gminie, to korzystając tutaj z okazji, chciałem tutaj na 7 maja z tego miejsca zaprosić wszystkich serdecznie na uroczystości majowe, gdzie odbędą się na terenie miasta i gminy Połaniec. Korzystając z tej okazji, w tym miejscu serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich tu zgromadzonych oraz mieszkańców miasta i gminy Połaniec i gości na nadchodzące te święta majowe. I w tym roku przypada 229. rocznica Uniwersału Połanieckiego. 7 maja odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej o godzinie 9 i nastąpi przemarsz z Centrum Kultury i Sztuki oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie o 12 będzie uroczysta msza na Kopcu, gdzie tą mszę odprawi biskup Edward Frankowski. A te uroczystości, które już będą na muszli koncertowej, odbędą się 13 maja o godzinie 15 zaczynamy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Pektus. I jak co roku, również w tym okresie od 4 do 20 maja będą się odbywać liczne imprezy towarzyszące. I jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, jakieś pytania do pana burmistrza. Proszę bardzo. Chwileczkę. Czy ktoś z radnych? Nie. Bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Proszę o mikrofon. Ja mam
mam pytanie do pana wiceburmistrza. Chciałam dowiedzieć się, jaki zakres obejmuje pierwszy etap budowy przychodni w Połańcu i do kiedy przewidziana jest właśnie realizacja. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwszy etap to jest TREB zaprojektuj i wybuduj. Więc w pierwszej kolejności będzie konieczność sporządzenia projektu i ten projekt będzie zakładał zakres według posiadanych środków finansowych. Nie wiem, czy mogę mówić, jakie te środki mamy, bo to... Więc czego mieszkańcy mogą się spodziewać w ramach tego pierwszego etapu? Tak, na pewno się będziemy martwić. Tak jak powiedziałem, będzie w tym roku dokumentacja i myślę, że zdążymy ogłosić, znaczy i wykonawca fundamenty wykona na zimę, tak i jesteśmy, może coś więcej. Natomiast na pewno umowa jest do, znaczy otwarcia jest 11, znaczy było otwarcie PFU, czyli pierwszego etapu 11 kwietnia, a my ogłosimy przetarg, myślę, że do końca kwietnia na tą realizację. Na pewno musimy założyć kilkanaście miesięcy w tym pierwszym etapie, czyli w tej dokumentacji musimy wybrać taki zakres. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, bo ten zakres zostanie wybrany zgodnie z posiadanymi środkami i będzie zrealizowany. Chcemy, żeby na pewno z tego przetargu ten obiekt zadaszyć. Liczymy, że uda nam się wykonać stan surowy otwarty. Jesteśmy tak dobrej myśli, a czy to nam się uda, no to czas pokaże. Na pewno w przyszłym roku będzie koniec pierwszego etapu. Udzielam głosu panu radnemu Zbigniewowi Rodenko, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie. Powiedział pan wiceburmistrz o rewitalizacji Połańca. Jest projekt, czy w końcu mały targ, mały plac targowy znajdzie się w tym projekcie łącznie z zapleczem sanitarnym? Proszę bardzo. Do końca listopada jest termin zatwierdzenia tego planu rewitalizacji. Ja już wcześniej wspominałem, że Rada Miejska będzie miała jakby trzy projekty uchwał do uchwalenia w międzyczasie. Na dzień dzisiejszy stworzono dwa podobszary. Na pewno jednym z najważniejszych rzeczy jest rewitalizacja Małego Targu. Niemniej tu z panem burmistrzem myślimy, że po wykonaniu tych uzbrojeń, które między innymi nasza spółka wykonuje, czyli remont odcinkowy ciepłociągu, tam jest trochę kanalizacji i przyłącz wodociągowy, że postaramy się w tym roku pozyskać jakieś środki, jeżeli nam się uda, no to zrealizujemy to w tym roku. Natomiast ten program, który zostanie uchwalony,
to tak jak mówiłem, to będzie na lata 2024-2034. I to jest taka perspektywa czasowa i finansowa tego projektu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze takie pytanko jedno. Wspomniał pan o doświetleniu przejść dla pieszych. Szanowni państwo, zastanowić się mocno nad zmianą przejścia dla pieszych przy Targowicy Dużej. Mamy jedno przejście na drodze krajowej. Zakręcamy i mamy przejście dla pieszych. Tam się dzieją rzeczy, no nie powiem, że jakie, ale makabra jest. Blokada ruchu, nie wspomnę już. Mało tego, ustawieni sprzedawcy, no coś z tym uczynić trzeba. Albo to przejście przenieść dalej, no tak w zasadzie to być chyba nie powinno. Proszę bardzo. Tak jak czytałem wcześniej, jest to modernizacja istniejących. To jest z programu BRD, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Zmiana lokalizacji raczej nie wchodzi w rachubę z tego programu. W zakresie to, co myśmy wnioskowali, to na pewno i wynika to z tego programu, to jest poprawa natężenia oświetlenia, co tu również było nam wnioskowane, jak również dostosowanie przejść dla osób z niepełnosprawnością. Natomiast co do zmiany lokalizacji, nie chciałbym się wypowiadać, ale z tego, co rozmawialiśmy jeszcze wczoraj, rozmawiałem z panem dyrektorem, to powiedział, że jest szansa, że na początku czerwca będzie dokumentacja i postarają się zrealizować zakres do końca roku. Przepraszam, ja w tym temacie. O ile pamiętam, było w planach tam budowanie ronda. Czy to jest jeszcze brane pod uwagę? To by rozładowało na pewno tą sytuację, która tam jest. Z tego programu na pewno nie i z tej umowy. Natomiast no, gmina mocno się stara o obwodnicę. Pan dyrektor potwierdził to wczoraj, to co pan burmistrz mówił, że jesteśmy na rezerwowej liście, natomiast nikt jeszcze jakby z tej listy nie wyskoczył. I na dzień dzisiejszy no, generalna dyrekcja idzie w kierunku tej obwodnicy bardziej niż ronda. Dziękuję. Proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Krzysztofowi Zającowi, proszę. Panie burmistrzu, albo panie zastępco, bo była przed chwilą mowa o przejściach dla pieszych. Może byśmy się pochylili nad, tam kiedyś wspominałem, przy starym cmentarzu na przesunięcie tego zejścia od parkingu ze starego cmentarza bezpośrednio na przejście, bo jak się jedzie od CPN-u, to nie widać, jak ktoś za tego muru wychodzi. Parę metrów w głąb. Proszę, kto jest panów? Ja myślę, że możemy się umówić w tym temacie w terenie i przedyskutujemy ten wniosek. Jeszcze jeden temat, to już my chwilę rozmawiali wcześniej, ale tak, żeby też wszyscy wiedzieli. Kładka na Czarnej koło 11 listopada w stronę kościoła. Tam jest wymagany ten remont nawierzchni. No i trzeba by było się pochylić nad remontem troszkę głębszym. Tutaj pan burmistrz już jest w temacie. Jakieś dwa słowa, ewentualnie na kiedy byśmy to zaplanowali, bo no jednak jest to bezpieczeństwo. Tak, oczywiście drogi i mosty i kładki, między innymi ta kładka, dostały ocenę pięcioletnią, został dokonany. Z tej oceny wynika zakres remontów. To jest dosyć spora pozycja, bo tam była wstępna wycena. Natomiast pierwsze, co możemy zrobić, to zrobimy połączenie takie trochę elastyczne
ulicy składką, gdzie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Proszę bardzo, proszę o pytania. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Pytałem. Proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi. Przewodniczący, jak rozmawiamy właśnie o tych kładkach, o tych mostach, to tak, jeden temat taki od wielu lat, co może tak drążę go, czy jest możliwość zrobienia kładki na Czarnej wzdłuż tego mostu. Temat po prostu od dawna był drążony z tego względu, że po ulewnych deszczach mieszkańcy idą tym mostem, te ciężkie samochody, które idą, ochlapią czasem, czy dzieci, czy starsze osoby. Jak już jestem przy temacie tych kładek, panie burmistrzu, zdaję sobie sprawę, że ta kładka, która jest na Czarnej, ta druga, to jest zadanie elektrowni. Ona w okropnym stanie wygląda. Należałoby przede wszystkim zwrócić się do elektrowni i opomalować, odświeżyć. Tu wszystko robimy pięknie, ale to jest na terenie miasta i gminy Połaniec. No, może by elektrownia nam pomogła. Bardzo bym prosił, poprawi to estetykę i przede wszystkim także i bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli ja mogę odpowiedzieć. Odpowiedz, tak? Proszę bardzo. To patrząc na to, co powiedziałem wcześniej na temat tej obwodnicy, będzie bardzo trudno, żeby zrealizować tą kładkę. No, a to prawda, że tu pan radny od dawna, bardzo dawna, ona jest bardzo konieczna, bo nawet na ruch rowerowy też. Natomiast w mojej ocenie to będzie bardzo trudno. Czy jeszcze pytania jakieś są? Proszę Państwa, przechodzimy do punktu C, pracy Komisji Rady o okresie międzysesyjnym. Poproszę Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. W dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym komisje zaopiniowały projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Ponadto komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2020, za rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Zdrowia celem rozpatrzenia podania socjalnego oraz na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Ponadto komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym komisje zaopiniowały projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Ponadto komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie spotykała się. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym nie spotykała się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo. Ominąłem jeden wniosek, bo mieszkańcy miejscowości Rybitwy od numeru
50A do numeru 72 zwrócili się z prośbą do burmistrza miasta gminy o podniesienie ciśnienia wody sieci wodociągowej na terenie naszych gospodarstw domowych i tutaj prośbę uzasadniają tym, że jest bardzo niskie ciśnienie, jest około 0,3 bara i nie działają takie urządzenia wodociągowe jak zmywarki, pralki i różne inne urządzenia. Oni się zwrócili do nas, bo ponowili to pismo, było już kiedyś zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. No niestety nie było pozytywnej odpowiedzi na tamto pismo. Z tamtego okresu czasu obecnie nasz zespół gminny, gdzie zasobów nieruchomości, jak i panowie z działu technicznego od możliwości doprowadzenia wody, jak również jednostka PGK, spotkaliśmy się na takim posiedzeniu i przeprowadziliśmy już, można powiedzieć, jakby pierwszą możliwość doprowadzenia wody do tych posesji, działając również, że doprowadzimy to do tych inwestycji, które dzisiaj tutaj Państwu przedstawialiśmy, czyli budowy 229 mieszkań na osiedlu, jak również do ulicy Lipowej i przyłączymy również nowego dewelopera, który tam trwają prace budowlane. I szanowni państwo, ciśnienie wody na tych terenach powinno wrócić do normy, czyli obecnie z ujęcia i poprzez naszą tutaj przepompownię to jest około 3,5 atmosfery jest na osiedlu. I takie ciśnienie będzie tutaj. Prace również przyspieszymy, bo już projektują się odcinki wodociągu i tutaj poprzez możliwość zwiększenia zakresu to postaramy się jak najszybciej to zaprojektować i wykonać, bo jak Państwo też widzą osiedle, to tutaj Rybitwy zaczyna się dość licznie tam rozbudowywać, tam są też drogi wewnętrzne, które też będziemy chcieć wykonać i dlatego też tak chcemy tam realizować te zadania, a tutaj to pismo mieszkańców, bo tutaj pisze jeden mieszkaniec, ale chyba z racji narodu to nie będziemy używać tutaj mieszkańca, ale mieszkańcy właśnie tych numerów od 50A do 72 w Rybitwach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, interpelacje radnych. Od 25 kwietnia 2023 roku do dnia dzisiejszego wpłynęła jedna interpelacja, którą złożył pan Paweł Laska, radny Rady Miejskiej. Dotyczyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na interpelację została panu radnemu udzielona pisemna odpowiedź. Interpelacja i odpowiedź na nią zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Dyskusja i wolne wnioski. Proszę bardzo. Udzielam głosu tak. Ale już może tak. To bardzo prosimy, niech pani, dobrze, to pan radny będzie później. Słychać? Jest tak.
Dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zajęcia dzisiaj głosu. Nazywam się Paulina Mielnik, jak tutaj już zostało powiedziane. Od 6 marca pełnię obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu. Chciałabym podzielić się z państwem dotychczasowymi działaniami, które zostały podjęte wspólnie z zespołem Przychodni Zdrowia w Połańcu. Bardzo dziękuję. To już przejdę. Pierwszy bardzo ważny element, który jest dla mnie kluczowy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie współpracy z całym zespołem, to jest poznanie zespołu. I tutaj, szanowni państwo, poświęciłam dużą uważność i dużą atencję ku temu, aby spotkać się z każdym przedstawicielem, który na co dzień współpracuje zarówno z lekarzami, z personelem medycznym, jak również z personelem niemedycznym. Duże wsparcie i duże tutaj słowa uznania kieruję ku państwu, którzy współpracują na co dzień ze mną w dziale administracji, za co serdecznie dziękuję. Te spotkania, szanowni państwo, są istotne, dlatego że chciałabym doprecyzować swoje działania w kontekście także pracy zespołów merytorycznych, tych zespołów, które podejmują działania w różnym zakresie, a przecież dla państwa, jak i dla mnie odbiór społeczny i kwestia wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym są istotne. W związku z tym kieruję w tym momencie i w tym miejscu także słowa ku państwu, każdemu z osobna, jak również przedstawicielom Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu tej komisji, który już dzisiaj zaproponował wspólne spotkanie, na którym mam nadzieję, że doprecyzujemy też dalszą kwestię, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przychodni zdrowia. Poznanie zespołu, szanowni państwo, to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, formułując je zarówno w kontekście i oczekiwań, i działań, i tego, w jaki sposób ta współpraca ma być z nami tutaj cały czas obecna. 4 kwietnia w okresie wyjątkowym, w okresie przedświątecznym spotkaliśmy się tutaj u państwa w urzędzie, w sali tej, w której obecnie jesteśmy i wspólnie, szanowni państwo, wypracowaliśmy zarówno misję, wizję, jak i wartości, które są istotne z perspektywy tworzenia także strategii dla przychodni zdrowia. Spotkanie wyjątkowe, dlatego że spotkanie okolicznościowe, świąteczne, zakończone także wspólnym takim uroczystym gestem wielkanocnego jajeczka. Dlaczego istotne? Dlatego że, szanowni państwo, wypracowanie tych istotnych elementów buduje program dla dyrektora i program, który ma być żywym programem, który ma być naszym programem. To nie sztuką jest narzucić pewne decyzje z kontekstu strategicznego. Sztuką jest dojść do porozumienia i wyważyć te kwestie, które są istotne dla każdego z nas. Kolejny bardzo ważny obszar, którym się zajęłam, to oczywiście analiza dokumentacji, tej dokumentacji, która dotyczy kwestii organizacyjnych, kwestii kadrowych, jak i kwestii finansowych. Obszar istotny to realizacja zaleceń pokontrolnych i tutaj państwo oczywiście o tym wszystkim wiedzą, natomiast ja tylko przypomnę, że w kontekście tych realizacji zaleceń pokontrolnych duży ukłon w kierunku zaleceń z września 2022 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. Dziękuję w tym momencie panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi, że współpracują z nami bardzo aktywnie, jeżeli chodzi o realizację tych zaleceń pokontrolnych. Kolejne zadanie to jest zadanie audytowe, które dotyczyło oceny funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Przychodni Zdrowia w Połańcu. Tutaj bardzo duży pakiet zadań, który jest przed nami, który dotyczy przede wszystkim dużego obszaru kontroli zarządczej, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o ten obszar kontroli zarządczej, jesteśmy już po konsultacjach z mecenasem, który doprecyzowuje także tutaj ten aspekt. Kolejną bardzo ważną kwestią jest, szanowni państwo, pakiet zaleceń pokontrolnych z poziomu ISO i tutaj stała współpraca z paniami, które monitorują, moderują i także odpowiadają na nasze potrzeby i na nasze sugestie. Stąd taka owocna współpraca, która dotychczas się układała i nadal jest podtrzymywana.
Kolejny obszar, szanowni państwo, to wizyty. Wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia, które odbyły się dwukrotnie. Pierwsza 15 marca, druga 30 marca. Pierwsza w obecności pana burmistrza, za co serdecznie dziękuję. To jest takie pierwsze przełamanie lodów, pierwsze spotkanie w instytucji, która ma przede wszystkim być dla nas wsparciem i która ma być dla nas tutaj podporą, jeżeli chodzi o kontekst odbiorcy, a odbiorcami jesteśmy my wszyscy, każdy z nas osobna lub członkowie naszych rodzin. W związku z tym, szanowni państwo, ta pierwsza wizyta była niezwykle istotna, dlatego że pokazała tło działań. Druga, doprecyzowująca z dnia 30 marca, pokazała też potencjał, jakim dysponujemy. Ten potencjał, który jest przede wszystkim potencjałem w zakresie POZ-u, w zakresie specjalistyki, którą mamy i którą można jeszcze rozwijać, oraz potencjał w zakresie fizjoterapii. I jeżeli te wszystkie obszary ze sobą współpracują, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby, które dotyczą naszych mieszkańców, a te potrzeby są bardzo duże, o czym państwo doskonale wiecie, i te potrzeby też definiują tę sytuację, która wynika także ze stanu zdrowia i też z potrzeb, które dotyczą nagłych sytuacji losowych. Jeżeli chodzi o kontekst tej fizjoterapii, to w tym momencie chciałabym z państwem podzielić się informacją, iż od maja będzie zatrudniona pani fizjoterapeuta, która będzie wspierała zespół, który na stałe w tym momencie współpracuje. Jednocześnie, szanowni państwo, sytuacje kadrowe też nie są łatwe, a te sytuacje kadrowe dotyczą sytuacji losowych, bardzo wyjątkowych, dlatego że dotyczą młodych osób, które no właśnie są w tym momencie na zwolnieniu lekarskim, ale spokojnie, sytuacja jest wyjątkowa, sytuacja jest projakościowa i dotyczy oczywiście nowych obywateli, mieszkańców Połańca, więc wszystko w porządku. Więc nowi mieszkańcy, którzy nam przybędą, natomiast żaden inny kontekst tutaj nie wchodzi w rachubę. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że dużym takim obszarem, który zdefiniowałam, jeżeli chodzi o mój udział i moją obecność, jest poszukiwanie lekarzy. Państwo wiecie doskonale i te pytania, które padły podczas poprzedniej sesji Rady Miasta, definiują potrzeby zarówno w zakresie lekarza pediatry. I tutaj, szanowni państwo, nie jestem obojętna na te kwestie, zarówno z perspektywy pełnionych w tym momencie zadań, ale także z perspektywy pełnionej funkcji życiowej, czyli będąc mamą, też zdaję sobie sprawę, że każdy rodzic chciałby pójść do pediatry i zawsze mieć łatwy dostęp do tego pediatry. Ale od razu też muszę odpowiedzieć na kwestie, które dotyczą nie tylko kontekstu naszego miasta i naszej gminy, dlatego że sytuacja dotycząca pediatrów jest bardzo trudna i to jest trudność, która jest na poziomie ogólnopolskim. Państwo wiecie doskonale, że w pewnym momencie z poziomu ministerstwa ta specjalistyka została, powiem tak, może zatrzymana, było mniej rezydentów, którzy w tym zakresie się rozwijali. W związku z tym jesteśmy teraz w obszarze tej niszy, z którą się mierzymy i nie jest łatwo. A dlaczego nie jest łatwo? Dlatego, że te kroki, które uczyniłam, czyli zarówno spotkania takie na miejscu, w przychodniach, w prywatnych gabinetach, między innymi w Busku Zdroju, między innymi w Borowej, w Szczucinie, w Kielcach, w Mielcu, szanowni państwo, w Szczucinie, tak już wymieniłam, ale jeszcze Tarnobrzeg, Dąbrowa Tarnowska, Mielec, pokazują, że pediatrzy są także bardzo mocno wychwytywani i zapraszani do współpracy w dużych ośrodkach, w dużych klinikach. W związku z tym naprawdę to jest poważne wyzwanie, ale oczywiście uważam, że nie należy tutaj załamywać rąk, trzeba cały czas poszukiwać. Pewne światełko w tunelu się pojawia, ale to jest to światełko, które wiąże się z perspektywą jesienną. No i może to będzie owocny taki moment, kiedy się podzielę tym, że szanowni państwo, mamy jeszcze kolejnego lekarza pediatra. Ja bardzo na to liczę i też wiem, że to jest duże takie wyzwanie organizacyjne, ale jak mówię, wszystko robię w tym względzie. Kolejna kwestia, szanowni państwo, to jest bezpieczeństwo, czyli ta sfera RODO. RODO, które wynika zarówno z perspektywy, która została nam bardzo mocno zaakcentowana, i to jest perspektywa procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli ta procedura
prośbę i która jest bardzo mocno rozwinięta. Jesteśmy po spotkaniu szkoleniowym z inspektorem ochrony danych osobowych. To spotkanie było nie tylko w naszej jednostce, ale na terenie całej gminy i miasta. W związku z tym Państwo też wiecie doskonale, że kwestia RODO i tego bezpieczeństwa jest bardzo istotna, kluczowa. A co idzie w sukurs za tym? To nie tylko system rozwiniętych procedur, dlatego że tych procedur jest naprawdę mnóstwo. Ja tu nie chcę wchodzić w kontekst szczegółowy, natomiast ważna kwestia to jest także zakup odpowiedniego sprzętu. Sprzętu, który będzie, Szanowni Państwo, dotyczył tworzenia kopii bezpieczeństwa danych naszych pacjentów. To jest system, który musimy zakupić. To jest system, który wzmocni nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dane osobowe. No i to jest bezwzględnie obowiązkowa rzecz, którą musimy uczynić. Ale w sukurs za tym także idzie, Szanowni Państwo, zakup nowego sprzętu, czyli komputerów. Te komputery, które mamy w tym momencie na wyposażeniu, to nie jest nowy sprzęt. To jest sprzęt, ten najnowszy to jest 2018 roku, ale to jest sprzęt nie nowy, tylko polizingowy, więc ja wiem, że Państwo będąc także naszymi świadczeniobiorcami, wiecie czasami, że lekarz chciałby szybciej wypisać receptę, chciałby szybciej wydać skierowania, czasami ten sprzęt po prostu się zawiesza, albo po prostu nie ma odpowiedniego łącza, etc., etc. Wobec tego tu jest też taki duży ukłon w kierunku tego, że nad tym sprzętem musimy też bardzo mocno popracować, nie mówiąc już o tym, że są miejsca, gdzie jest sprzęt z 2009 roku, wobec tego no naprawdę widzimy, że tu potrzeby są bardzo duże. No a z tyłu głowy mamy zawsze to poczucie bezpieczeństwa, także to jest bezwzględnie bardzo istotna kwestia. Kolejny obszar, który chciałabym Państwu tutaj wskazać, to jest oczywiście realizacja projektu. My jesteśmy tutaj oczywiście beneficjentami, poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców miasta i gminy Połaniec. Realizujemy projekt, który, Szanowni Państwo, ruszył w marcu. Ruszył w marcu i jeżeli chodzi o jego realizację, to ja wiem, że Państwo wiecie o tym projekcie, dlatego że o tych działaniach, dlatego że one są bardzo dynamiczne. W tym momencie to są dwie tury w każdym miesiącu, wobec tego oscylujemy gdzieś w granicach połowy lipca lub końca lipca zakończenie realizacji projektu z zakresu fizjoterapii. Potrzeby są jeszcze większe. I zdajemy sobie z tego sprawę. Jeżeli tylko Państwo oczywiście będą chcieli nas jeszcze wesprzeć w tym zakresie, to jesteśmy otwarci tutaj jak najbardziej. Pani, która tutaj zajmuje się realizacją tego projektu, też zbiera bardzo pozytywne opinie od Państwa, informacje zwrotne, że ta dynamika przeprowadzonych działań też wpływa bardzo korzystnie na stan zdrowia naszych pacjentów. Kolejna kwestia to uporządkowanie centrali telefonicznej, Szanowni Państwo. To jest punkt bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie pojawiła się taka informacja, że pacjenci dzwonią do przychodni i nikt nie odbiera. Więc ja sobie wyobrażam, będąc pacjentem, że ten poziom irytacji, złości, agresji w pewnym momencie naprawdę dochodzi do jakiegoś punktu kulminacyjnego. No ale w momencie, w którym zaprosiliśmy pana, który zajął się kwestią uporządkowania tej centrali telefonicznej, okazało się, że niezbędne było przeprowadzenie tak zwanego odseparowania linii miejskich telefonicznych i podział na poszczególne działy w celu ustawienia ruchu połączeń przychodzących. Brzmi to górnolotnie, natomiast aby to zobrazować, pan, który zajmował się tymi kwestiami, przedstawił to w ten sposób. Dzwoniąc do przychodni, jest aktywnych 6 linii. Dodzwaniają się do przychodni pacjenci, którzy są z tych linii nieparzystych. Pacjent z linii parzystej dzwoni, słyszy sygnał, że owszem, ma połączenie, ale nikt nie odbiera. Wobec tego, jak Państwo rozumiecie, ten poziom złości w nim i frustracji narasta. Natomiast uwaga, z poziomu przychodni my nie mamy żadnego sygnału, że ktokolwiek do nas dzwoni. Nie ma żadnego sygnału, więc to było naprawdę kluczowe. Kolejna kwestia bardzo istotna to była rozbudowa tej centrali telefonicznej o 4 nowe numery. Chodziło tutaj o uporządkowanie przestrzeni administracyjnej oraz doprowadzenie nowej linii do gabinetu pediatry. Kolejna kwestia to oczywiście aktualizacja oprogramowania w tej wersji najnowszej, dlatego że ta, która była obecnie, nie odpowiadała na potrzeby. Druga kwestia to oczywiście podpięcie nowych linii telefonicznych i konfiguracja ustawień połączeń.
I w związku z tym, że wczoraj w przestrzeni publicznej pojawiła się ta informacja, która teraz przed Państwa i moimi oczyma, czyli nowe numery telefonów, Szanowni Państwo, dzwoniąc na rejestrację, my bardzo mocno prosimy, aby pamiętać o tym numerze, który przed Państwa oczyma, 15 8650 021, i wewnętrzne są dwa numery, 214 lub 215. Drugi numer, który także jest znany naszym pacjentom, naszym mieszkańcom, to jest ten numer telefonu komórkowego, z którego także lekarze wykonują na miejscu teleporady, i w związku z tym ten numer także pozostawiliśmy w przestrzeni użytkowej. I kolejny numer, tutaj sugestia, prośba pani położnej o to, aby ona także ze swoimi pacjentami była w stałym kontakcie, stąd numer telefonu służbowego dla pani położnej. Istotna kwestia. Kolejny obszar to jest dbałość o te zmiany wizualne. My zdajemy sobie sprawę i mamy z tyłu głowy, że kontekst budowy nowej przychodni zdrowia powoduje, że nie chcemy generować dużych kosztów, ale jak Państwo doskonale wiecie, pewne zmiany są kluczowe, pewne zmiany są konieczne, jeżeli chodzi o wygląd, o tę wizualną stronę. Naszymi pacjentami są także małe dzieci, wobec tego ta pierwsza bariera lęku, niepokoju przed wizytą u pediatry powinna być troszeczkę oswojona, stąd decyzja o tym, aby troszeczkę wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Oczywiście w konsultacji z panią doktor uzgodniłyśmy tutaj, że warto zadbać o tak zwane kąciki dla dzieci, ale w związku z tym, że musimy najpierw zadbać o realizację zaleceń pokontrolnych, tych z poziomu sanepidu, nie możemy w tym momencie tych działań podjąć, dopóki nie będzie tam nowych podłóg, tych żywicznych, bitumicznych. To spowoduje nam troszeczkę wyłączenie na dwa dni pewnych obszarów z funkcjonowania, więc nie wchodzimy na razie z pewnymi działaniami, dopóki te większe remonty nie zostaną przeprowadzone. Dziękujemy serdecznie tutaj za pomoc panu burmistrzowi i panu wiceburmistrzowi, którzy moderowali i współpracowali z nami, jeżeli chodzi o pomoc i oddelegowanie pracowników grup interwencyjnych, ponieważ po naszej stronie już były znacznie, znacznie mniejsze koszty, natomiast praca tutaj, zaangażowanie państwa jest widoczne na każdym etapie, za co dziękujemy. Szanowni Państwo, jeszcze trzy obszary. Zatrudnienie lekarzy. Bardzo ważnym krokiem było podjęcie decyzji o zatrudnieniu lekarza stomatologa do gabinetu szkolnego. Ten gabinet stomatologii szkolnej nie był aktywny od listopada ubiegłego roku, od 2022 roku. W związku z tym, że musimy także pamiętać o realizacji umów, które mamy podpisane ze szkołą, w związku z tym musimy o tym bardzo mocno pamiętać. I pani doktor rozpoczęła u nas pracę w kwietniu, 5 kwietnia, jest obecna w szkole, w tej przestrzeni szkolnej. Wiemy o takich pozytywnych echach, które do nas docierają, jeżeli chodzi o współpracę, o to, że dzieci bardzo chętnie do tego gabinetu przychodzą. Wiemy o tym, że także jest podjęta szersza perspektywa, jeżeli chodzi o te działania. To nie tylko profilaktyka, ale także leczenie ząbków, więc tutaj jesteśmy w stałej współpracy z panią doktor. Oczekiwalibyśmy jeszcze większego jej zaangażowania, no ale nie na wszystko mamy wpływ, Szanowni Państwo. Natomiast jeszcze jedna kwestia, zatrudniliśmy lekarza internistę, który na co dzień także pracuje w szpitalu, ma to doświadczenie z oddziału szpitalnego, współpracuje z nami stale, to są poniedziałki, natomiast w sytuacjach wyjątkowych prosimy także o większe zaangażowanie. Nie odmawia, pan doktor jest obecny także w tym tygodniu dodatkowo, w związku z tym odpowiadamy tutaj też na te potrzeby. Kolejny obszar to jest, Szanowni Państwo, spotkanie z 19 kwietnia z Radą Społeczną. To był kontekst przede wszystkim realizacji tych zadań z poziomu finansowego, ale ta przestrzeń była taką okazją do wspólnej wymiany zdań na temat potrzeb i tego, w jaki sposób ta Rada Społeczna także będzie nas wspierała. W związku z tym, że pojawił się wniosek pana burmistrza, ja oczywiście także ze swojej strony bardzo, bardzo chętnie chciałabym nawiązać także z państwem współpracę, nie tylko z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, ale także z każdym z państwa
Państwa z osobna, to Państwo jesteście tutaj przedstawicielami społeczeństwa, macie te pierwsze informacje od społeczeństwa, w związku z tym zapraszam bardzo serdecznie do współpracy. Na tej Radzie Społecznej padła także z naszej strony ważna kwestia. Zapytaliśmy, czy możemy oczekiwać od miasta wsparcia w zakresie zakupu sprzętu medycznego. Wiemy, że możemy. W związku z tym my chcemy, Szanowni Państwo, zakupić holter ciśnieniowy. I tutaj tylko delikatnie zasygnalizuję, że przed nami taka ciekawa perspektywa, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie kardiologii, ale o szczegółach pozwolicie Państwo, że powiem w momencie, w którym one będą już zdefiniowane. A wiemy też doskonale, że to wsparcie w zakresie kardiologii jest dla nas ważne i musimy też o te sprawy zadbać. I ostatni obszar to jest projekt Wzmocnij swoje otoczenie. To także wypadkowa właśnie spotkania z 19 kwietnia, czyli z Radą Społeczną, kiedy to poprosiliśmy też o wsparcie w zakresie szkoleń, doskonalenia naszej kadry, a usłyszeliśmy właśnie o tym projekcie Wzmocnij swoje otoczenie. Jeżeli chodzi o ten projekt, to w województwie świętokrzyskim miasto i gmina Połaniec jest jedynym beneficjentem i jedyną jednostką, która uczestniczy w tym projekcie, czyli wygrała, prawda, możliwość uczestniczenia w tym projekcie. I my także chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z opiekunem tego projektu i Szanowni Państwo, jeżeli się wszystko uda, to chcielibyśmy wyjść z takim projektem profilaktyki w zakresie cukrzycy, czyli 14 listopada to jest Światowy Dzień Cukrzycy. Wiemy, że też potrzeby w zakresie uświadamiania, profilaktyki, definiowania, szybkiego wykrywania tej choroby są bardzo duże. W związku z tym, jeżeli nam się uda oczywiście w tym projekcie wygrać, to wychodzimy naprzeciw tym zadaniom. O tyle interesujący projekt, że możemy tutaj wnioskować o zakup sprzętu, więc jak najbardziej ochoczo przystąpiliśmy do tych działań. Natomiast jaki będzie efekt finalny, jesteśmy przekonani, że nam się uda, Szanowni Państwo, i proszę mocno za nas trzymać kciuki, bo każdy z nas może być właśnie kiedyś beneficjentem tego projektu. Natomiast jeszcze reasumując, Szanowni Państwo, działania, które dotyczyły wychwycenia pewnych ważnych kwestii, dotyczą także tego, co w perspektywie z końcem roku 2024. Ponieważ w naszym obszarze, czyli w przychodni zdrowia, na ten moment nie mamy pielęgniarki środowiskowej, a wiemy, że to jest bardzo ważny element całej układanki i jeżeli chodzi o pielęgniarkę środowiskową, to jest element kluczowy, jeżeli chodzi o cały zespół POZ-u. Jeżeli nie będzie takiej osoby w zespole, to z dniem 1 stycznia 2025 roku przestajemy funkcjonować. Wobec tego musimy zadbać bardzo mocno o ten kontekst. Państwo wiedzą doskonale, że 4 pielęgniarki środowiskowe są w obszarze, ale one nie są pracownikami przychodni. Są na indywidualnej działalności. W związku z tym to też kolejny obszar do zainteresowania. Kolejnym ważnym obszarem jest także program profilaktyki chorób układu krążenia, nad którym także chcemy tutaj się pochylić. I cały czas tak mówię ze swojej perspektywy i jest mi przykro, że nie może być dzisiaj ze mną pani wicedyrektor, czyli pani doktor Aleksandra Leśniewska, którą Państwo znają bardzo dobrze. Jeżeli Państwo jesteście pacjentami, to być może już z panią doktor Olą się już Państwo zderzyliście, ale to jest pani doktor, która zechciała podjąć się tego wyzwania i pomóc mi w zakresie spraw medycznych. W związku z tym jesteśmy umówione także w NFZ-cie z panem, który moderuje współpracę w zakresie opieki koordynowanej. To kolejny bardzo ważny obszar, obszar dotyczący zarówno sfery kardiologicznej, sfery endokrynologicznej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to kolejny taki etap, kiedy będę mogła też Państwu przedstawić relacje z tego działania, jeżeli oczywiście Państwo będą sobie tego życzyli. I jeszcze jedna kwestia, już na koniec, zapytania mieszkańców radnych, które otrzymałam od Państwa. Czy jest możliwe wystawienie recept długoterminowych w sytuacji chorób przewlekłych? Rozmawiałam na ten temat z lekarzami. Szanowni Państwo, lekarze są otwarci na tego typu recepty. Proszą tylko o jedno. W sytuacji osób starszych, które być może nie mają wsparcia rodziny. Kwestia długoterminowej recepty czasami dotyczy tego, że gdzieś po drodze umyka taki szczegół jak to, że otwarłem receptę w jednej aptece i muszę ją kontynuować. Więc
panie doktor, mając takie doświadczenie, panowie doktorzy mówią wprost, możemy wystawiać takie recepty, jeżeli są to osoby starsze, to jeżeli ktoś z poziomu rodziny moderuje te kwestie, to proszę bardzo. Natomiast z tyłu głowy zawsze mają też takie poczucie, że jeżeli jest to osoba starsza, no to warto jednak co 2-3 miesiące spotkać się, skontrolować wyniki badań, przeprowadzić być może szerszą diagnostykę. Natomiast państwo wszyscy, którzy jesteście zainteresowani takimi długoterminowymi receptami, zapraszamy serdecznie. Panie doktor, panowie doktorzy tutaj są otwarci. Zatrudnienie lekarza pediatry, takie pytanie padło. Mam nadzieję, że tę kwestię wyczerpałam już w poprzednim kontekście obszarowym. Czy jest możliwe zatrudnienie lekarza dermatologa? Szanowni państwo, jeżeli chodzi o naszą przychodnię, my nie mamy poradni dermatologicznej. Natomiast wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i tego, co widzimy, czyli dokonując takiej diagnozy potrzeb, którą dokonały panie pracujące na rejestracji, czyli panie, które są w pierwszym kontakcie, w pierwszym zderzeniu z pacjentami, pokazało, że tak, jest potrzeba nawiązania współpracy z lekarzem dermatologiem. Taką rozmowę już podjęłam. Czekam na decyzję zwrotną, informację zwrotną do piątku tego tygodnia. Jeżeli się uda, no to oczywiście zatrudnimy tego lekarza. Wiemy oczywiście, że jest pani doktor, która jest w naszej przychodni, ale ona ma swój gabinet prywatny. Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdego też jest stać na tę wizytę prywatną. Stąd też państwa rozumiem oczekiwania, zapytania, interpelacje. Rozważenie rejestracji pacjenta z dnia na dzień. Tutaj, szanowni państwo, pojawia się taka kwestia kluczowa. Rozmawiałam z paniami, które pracują na rejestracji i naprawdę ta informacja była taka, że są elastyczne co do kwestii rejestracji, ale proszę uwierzyć, że my musimy mieć też takie poczucie, że jeżeli państwo rano przyjdą jako pacjenci i chcą się zarejestrować, to nie możemy w tym momencie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i wszystkie oczekiwania. Jeżeli zespół lekarzy będzie zespołem rozbudowanym i będziemy sobie mogli pozwolić na to, że tak, z dnia na dzień państwa rejestrujemy, to nie mam żadnych obiekcji, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast z tyłu zawsze mam to poczucie, że jeżeli przyjdzie chory pacjent, chore dziecko, mama z chorym dzieckiem, no to my musimy też dbać o ten kontekst. Jak mówię, są sytuacje wyjątkowe, że są pacjenci, którzy są pacjentami o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przychodzi, prawda, członek rodziny i mówi, że nie da rady przyjść w danym dniu rano, czy może być wobec tego pacjent zarejestrowany. Naprawdę jesteśmy tutaj elastyczni. Jeżeli są inne sytuacje, proszę mnie o tym informować. Natomiast to są te, które przekazuję państwu po konsultacjach i po przeprowadzonych rozmowach z paniami, które na rejestracji pracują. I chyba to jest wszystko, szanowni państwo. Ja dziękując za uwagę, oczekuję na państwa pytania. Jeżeli są jakieś pytania, a nie będę mogła na nie odpowiedzieć, proszę mi dać też czas i przyzwolenie na to, że cały czas się uczę i jestem też otwarta na tę współpracę i na tę aktywność, jeżeli chodzi o rozwój w zakresie nowej zupełnie branży, bardzo istotnej i bardzo kluczowej dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Szanowni państwo, czy są pytania do pani dyrektor? Proszę bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Pawłowi Lasce. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem podziękować pani dyrektor za przedstawienie takiego planu. Od bardzo dawna oczekiwałem nawet od byłego dyrektora o przedstawienie planu w związku z kontrolami. Nie było to przedstawione. Dopiero pani po objęciu stanowiska przedstawiła plan częściowo. Można wizję, ale też chciałem się zapytać w kwestii rejestracji telefonicznej. Jak to obecnie wygląda? Ile osób może się zarejestrować obecnie telefonicznie? Bo wiem, że był problem z tym, rozmawiałem z poprzednim dyrektorem. Podczas rozmowy dyrektor powiedział, że 3-4 osoby jest rejestrowane telefonicznie. I od mieszkańców po prostu miałem takie sygnały, że są sytuacje, gdzie jest na przykład matka samotnie wychowująca dziecko, nie może o godzinie 5 przyjść i zarejestrować się, no bo wiadomo, jest dziecko. Są osoby starsze, które no są same w domu, też nie przyjdą. Ile osób może się zarejestrować telefonicznie na przykład na dany dzień? Poprosiłbym o odpowiedź. Dziękuję bardzo za słowa uznania. Dziękuję, one są budujące, ale one jednocześnie są dużym wyzwaniem, więc bardzo dziękuję. Faktycznie strategii jeszcze nie przedstawiłam, ale myślę, że na ten moment jeszcze nie byłabym w stanie. Ale częściowo działania, które zostały zrealizowane. Panie radny, jeżeli chodzi o kontekst
statystyczny, nie odpowiem na ten temat i w tym momencie nie udzielę tej informacji, jeżeli chodzi o kontekst statystyczny. Sytuacja jest naprawdę, powiem tak, różnorodna, jeżeli chodzi o każdy dzień tygodnia. Dużym takim naciskiem i taką dużą dbałością jest zawsze ten poniedziałek, dlatego że to jest dzień pierwszy po weekendzie, kiedy oczywiście nie mamy tej opieki weekendowej, wobec tego jest duża liczba pacjentów. Natomiast powiem to, co zauważyłam od jakiegoś czasu i to oczywiście proszę też nie brać za dobre słowo i też za dobrą monetę, bo to w każdej chwili może ulec zmianie, jeżeli wybuchnie nagle jakiś wirus i jesteśmy znowuż w konsternacji i w takim dużym popłochu. Jeżeli chodzi o kontekst rejestracji, to co zauważyłam, wolne numerki zaczęły być jeszcze dostępne około godziny 10, 10:15 i to nie jest tylko moja opinia, ale też tutaj jest ze mną pani Joanna Mikina, która tutaj wspiera mnie od strony merytorycznej, jeżeli chodzi o kontekst administracji i spraw kadrowych, ale też bardzo często jest na dole i widzi tak, co się dzieje, tak, czyli o dostępność numerków. Jeżeli pan potrzebuje takich danych statystycznych, ile Nie wychwyciłam. Myślałem, że pani... Czy my mamy taką regulację, tak, że ileś numerków zostawiamy? Nie, dlatego że tak, jest dzień, kiedy jest bardzo mała liczba pacjentów przy okienku, tak, czyli fizycznie pacjentów, którzy przychodzą. Wobec tego jest też duże natężenie, duża kumulacja tych pacjentów, którzy dzwonią do nas. Natomiast jest czasami też taki dzień, że dużo jest pacjentów przy okienku, czyli jakby sytuacja odwrotna, partycypując w tym, co się dzieje. I po prostu nie mamy takiej regulacji, że zakładamy, że na przykład zostawiamy, nie wiem, 10, 15, 20 numerków tylko na formę rejestracji telefonicznej. Czy jest taka potrzeba, rozumiem? Tak, jest potrzeba. Zdefiniowania. Bo ja spotkałem się z taką sytuacją też, że dzwoniąc do przychodni, a to już wcześniej, dzwoniąc do przychodni, zostałem poinformowany, że no, najpierw musimy przyjąć te osoby, które są w rejestracji, które przyszły do rejestracji. Dopiero zostanę po prostu zapisany, jak zostaną obsłużone wszystkie te osoby. Rozumiem, czyli pan radny zadzwonił około godziny 7, tak? Jak rozpoczyna się... 7:15, jak się rozpoczyna rejestracja. Tak. Powiem tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Ja odniosę się do tego, myślę, na kolejnej, dobrze, sesji. Jeżeli chodzi o takie zdefiniowanie... Ale to ja nie mówię, że to było tydzień temu, dwa tygodnie. To była taka sytuacja po prostu, zaszła taka sytuacja i mówię, że taka sytuacja zaszła, dlatego pani wspominam o niej. Bardzo dziękuję za to, to jest kluczowe też dla mnie. Nie wiem, czy pani Joanna chciałaby pani... Nie, tutaj pani Joanna też nie chce. Także chciałbym, żeby państwo mieli to też na uwadze, że no... Niektóre osoby no, nie mogą przyjść i po prostu, żeby zważać też na nie, no bo no, bardzo dużo też osób zgłasza do mnie takie informacje. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Ja również bardzo dziękuję za to pytanie. Dziękuję bardzo. Ja udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Wawrzyńcowi. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, pani dyrektor. Powiem tak, spodobało mi się pani wystąpienie, naprawdę. Pani poruszyła wiele takich tematów, ale także tematy takie drastyczne odnośnie tych telefonów. I między innymi sobie tak myślę, że przyczyna niezałatwienia pewnych rzeczy to były te telefony, które się po prostu, głuche telefony, ktoś nie odbierał i tak dalej. To była jedna, może jeden jakiś tam procent. Druga sprawa. Cieszy mnie to, że pani ma wizję i pomysły wdrożenia i te, które żeśmy dzisiaj widzieli na slajdach, to jeżeli pani się to uda zrealizować, naprawdę to trzymamy kciuki, bo tą przychodnię trzeba uzdrowić. I myślę, że i cieszymy się tutaj wspólnie wszyscy jako cała Rada, że uda się przede wszystkim pani uzdrowić tą przychodnię. Zdrowa przychodnia, zdrowe społeczeństwo, a pani dyrektor życzę dużo zdrowia i wytrwałości, a mieszkańcom zdrowia. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, tak proszę. Panie radny, bardzo dziękuję za te słowa. Jak mówię, one są zawsze wiążące i kluczowe, ale one także dodają skrzydeł, tak? I chodzi o to, żeby też zespół poczuł to, że to, co robi, ma sens i to, co robi dla państwa, czyli dla pacjentów, też przynosi pozytywny wydźwięk, pozytywny efekt. Bardzo za to dziękuję w imieniu całego zespołu. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Proszę bardzo. Nie ma, tak? Dziękuję pani dyrektor. Szanowni radni, szanowni państwo, czy są jakieś tematy? Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie Zbyszku. Umkło mi takie pytanie. Panie burmistrzu, co z tymi częścią mieszkańców na Kamieńcu, co i są, nie dochodzi do nich nowa linia i internetu? Proszę. Panie radny, na chwilę obecną poprosiliśmy panią sołtys, aby zebrała listę mieszkańców. Jesteśmy umówieni na spotkanie, o czym poinformujemy. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 9. Zakończenie obrad. Z uwagi na wyczerpanie zaplanowanego porządku obrad, dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam sesję. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Połańcu. Dziękuję bardzo.